Witam wszystkich, tutaj Pietruszka1122, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play. Dobrze. Od razu, bez zbędnych ceregieli, przechodzimy do kolejnego rozdziału. Rapture, Chapter 5. No dobrze, to co zawsze. The Witness. 22 sekundy na plus. 64 bandaże mamy na razie. Ładnie, ładnie. O, retro strefa na górze. Tutaj nic nie ma. Nowy utwór muzyczny, oczywiście. Wow, co tu się dzieje? O! Na starcie retrostrefa. Się, jak muzyka. Poziom trochę tutaj podobny do tego, w który przed chwilą graliśmy. Do góry? Tak. Ile? Dobra. Myszkę musiałem sobie zabrać, bo mi zasłaniała. O kurczę. Teraz nawet retro strefy się robią długie i ciężkie. Dobra, będziemy próbować. Wow. Wygodniej by było, jakby te piły się szybciej poruszały. O, kurczę. O, nie jest taki prosty. Dobra. Thank you.
Dobra. Ostatnia próba przed cięciem. W sumie to tutaj jeszcze zajrzę w lewo, bo tutaj nie patrzyłem. Dobra. Chwila. Dobra, tam na dole po kluczyk. Trzeba będzie szybko wskoczyć. No właśnie. No kurczę. Dobra. Słyszymy się po cięciu.
Tak, przyszedłem to. I mam oba bandaże. Ukończone 7% rozdziału. Bieżąca sesja 100 minut. Retrostrefy to piekło. Dobrze, udało się. 22 sekundy na plus The Witness. W końcu coś prostszego, przyjemniejszego. I inna muzyka. Słyszałem kompletnie dosyć tego. A, chwila trochę ciszej. Tu jest troszkę głośniejsza muzyka niż tam. O kurczę, jak ja to poprzednio przeszedłem. Ciekawe, że oznacza retrostrefę jako aż 7%. Kurczę. Największy problem, jaki miałem w tamtej retrostrefie, no oprócz tego, że pierwszy poziom był trudny i zanim go pierwszy raz przeszedłem, to pół godziny minęło, ale później już go praktycznie za każdym razem przechodziłem. Dalej największym problemem był źle zrobiony hitbox kolców. Nie wiem, czy to w tym
przejściu było to widać. Raczej nie. No ale coś takiego było i było to bardzo brzydkie. Dobra, już blisko byłem. Skoro byłem blisko, to znaczy, że nie zajmie mi aż tak to długo. W ogóle jeszcze chyba żadnego ani poziomu, ani retrostrefy tak długo nie przechodziłem. Pojedynczego. Chociaż w sumie retrostrefa to są trzy poziomy. Tak bardzo niemile połączone. Przynajmniej dobrze, że w tej trzeciej planszy bandaż był prosty do zdobycia. Gdyby tak nie było, to bym zdecydował się pójść najpierw z jednym do mety, a potem z drugim. Beza plus. 22 sekundy. Tutaj się, kurczę, dużo czasu traci na wyczekiwanie. Niestety za bardzo wyczekiwać nie można. Dobra. No, co zawsze powtarzam. Jak mi się nie uda zdobyć A+, to często tak jest, że potem praktycznie od razu udaje mi się przejść z A+. Powtórzyć. Dobra, bandaża chyba nie ma tutaj nigdzie na dole. Następny poziom. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest. O ja! To mnie odpycha. Okej. Kurczę. Ale fajne. No dobra, ale za szybko nie mogę lecieć. Na górę. Beza plus, kurczę. 13 sekund. Wy sobie żartujecie. 13 sekund. O, dobra, mam pomysł, jak tam to szybko zrobić. Dobra. W
Tak i... No powiedzmy... Nie do końca. I to jest poziom dopiero co wprowadzający te cosie. Czyli później będzie gorzej. A, za wysoko. Jest. Ledwo, ale się udało. Coś się teraz z tymi poziomami wyrabiam w tempie cięciowym. W sensie, że akurat jakby mi się nie udało, to bym robił cięcie. Dobra, jeszcze szybciutko tam na dół chcę zajrzeć. Czy tam niczego nie ma. Tutaj gdzieś na przykład... No dobra, nic nie ma. Okej. Powrót do mapy. Więcej tego. Wow. Wow. Fajnie, fajnie pomyślane. Przez te cosie mogę niżej skakać tylko. Nie mogę wysoko. O, bandaż. Aha, tam raczej nie mam po co klikać. A plus i bandaż. Jej. No dobra, tutaj, tu nie. Tam nic nie ma. Tutaj też nie. Nie, tutaj chyba nic nie ma. Jeszcze się upewnię najwyżej. Nie. Dobra. O, 67. Jeszcze 3 bandaże i nowa postać. O, ciekawe czy... Udałoby się tu wydostać. Dobra, nie chcę mi się teraz maltretować spacji. Wow! Nie no, to jest ekstra! O, man. To jest ekstra. To jest trudne, ale ekstra.
A+. 13,5 sekundy. Kurczę, ciekawe, czy to oni sami wymyślili? W sensie Edmund i ten drugi, nie pamiętam jak się nazywał. Czy to z jakiejś gry pomysł zaczerpnięty innej? Dobra, następny poziom. Guziki? Aha, czyli rozumiem, że może być wciśnięty tylko jeden guzik jednocześnie. Guziki się wyłączają po jakimś czasie. Same. Tego nie chcę wciskać. Chciałem się tam do bandaża dostać. Aha, okej. Ładnie. Ooo, czyli ja muszę to otworzyć. To tu będzie kombinowania. No ale fajny pomysł z guzikami. Ach, bliziutko było. Bardzo przyjemne są te nowe rzeczy. Bez A+. No wiecie co? 12,5 sekundy. No dobra. Bardziej wymagające plus. Tutaj się na pewno bez cięcia nie obędzie. No właśnie. Dobra, to trzeba po prostu powtarzać i powtarzać, aż się uda. Może teraz? No, udało się. Bojacie, to są po prostu coraz epickie poziomy i jest świetne odprężenie po retrostrefie. Kurczę, zapomniałem, że tutaj z góry skoczyć. Teraz trzeba się wrócić. Oj. Dobra, nic
nic się nie stało. Szybka powtórka. To już długo nie zajmie. No właśnie, teraz tutaj jeszcze nie zepsuć. No, jest bandaż. No dobra, to już nie powtórz. Panic Switch. Okej. To się przede wszystkim najpierw porozglądam. Potem może spróbuję. Chociaż. Wow. To było epickie. I retrostrefa, ani bandaża nie ma. Świetnie. Pędzimy dalej. Tak. Bardzo trzeba się rozglądać. Ładnie nam z bandażami resztą rzeczy idzie, więc... Gdzie tu jest guzik? Tu jest guzik. Ła. Czy tam? Chwila. Czy tutaj w dole coś jest? O, o, o! Widziałem retrostrefę! Aha, tylko potrzebuję kluczyka, żeby się do niej dostać. Chociaż w sumie co najwyżej pewnie ją teraz odblokuję, bo ja mam teraz obrzydzenie do retrostref. No, widzę, że ona bardzo szybko znika. Dobra, udało się. O, to jest czerwona! Nowa postać będzie. Nie udało mi się przeczytać. The kit for... What? On... On ma double jumpa! My po tej retrostrefie odblokujemy tą postać! A, wszystkie tajemnicze bandaże zniknęły. A. Muszę przejść tą retrostrefę. Przynajmniej dobrze, że tutaj w tych retrostrefach gdzieś się postacie odblokowywuje. Nie ma ani bandaży, ani żyć, tylko musimy po prostu przejść trzy plansze z rzędu. Z nieograniczoną ilością żyć. O kurczę, ale tu ciężko będzie.
ale ja to muszę zrobić. To jest postać z double jumpem. Nie jeszcze pamiętacie wiele różnych bandaży, które były tak nad przepaścią zawieszone albo coś. I tym to będziemy mogli zdobyć. I kurczę. Wiem, że to jest dwa razy nacisnąć spację, ale nie jest to aż takie proste, jak się wydaje. Na chwilę, tak. Aha, czyli możemy albo podskoczyć i wtedy mamy drugi skok, albo możemy... Albo możemy zejść i wtedy mamy dwa skoki. To fajnie. Dobrze wiedzieć. O kurczę. O kurczę. Czemu to jest takie trudne? Jak ja mam przejść ten poziom? Nigdy nie nienawidziłem latania pomiędzy ścianami kolców. Słyszymy się po cięciu. Okej. Po ponad pół godziny grania w tą pierwszą planszę stwierdziłem, że mimo iż double jump jest epicki, to ta plansza jest epicko trudna. Tak więc nie wiem, jak jeszcze to zorganizuję, ale nagram tą planszę jakoś w... jakoś w innym czasie. Nie, ja chciałem powrót do mapy. Teraz po prostu dokończymy jeszcze cztery poziomy, żeby było na dzisiaj tyle. Może nie wiem, czy cztery poziomy. No zależy, jak nam będzie dalej szło. Tak. Tak. I tak. Okej.
kurczę. Ojejaj. Będzie problem z tym kluczykiem. Z tym drugim. Ten pierwszy już prawie za każdym razem łapie, ale ten drugi... Ej! A to już jest przesada. No, kurczę, tego brakowało. Dobra. Teraz jeszcze. Trzeba wrócić. A plus. Następny poziom. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ciekawy poziom. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Lewo, tu na lewo. Tam środki. Lewo, lewo, środek. Nie. Kurczę. Dobra, mam pomysł, jak to zrobić. Piła na środku wyżej jest. Niedobrze, niedobrze. Tam na środku się przydało. Thank you.
Up. Dobra. Jest ta plus. 20 sekund. Jeszcze przez chwilę bałem, że mi się nie uda. No dobra. Okej. Następny poziom. Tutaj raczej nic nie ma. What's that? Kamikadze. Kiedy? O kurczę. I one tu jeszcze spawnery jakieś swoje mają, czy coś. Ich więcej się robi. A kurczę. Przynajmniej dobrze, że nie umieją za wysoko skakać. Kurczę. Kolejna rzecz, której się w Meatballu nie spodziewałem. Wrogie stworzenia. Kierowane na nas, biegnące na nas, skaczące, ruszające się, cokolwiek. Ze sztuczną inteligencją. 15,5. Na koniec się trochę za długo kręciłem. No, chodź tu! O, dopiero teraz zauważyłem, że tam jest taki mały guzik, co się połyskuje. I to ja go spełnuję, tego stworka. Och, udało się. Bądź z 10 setnymi. Następny poziom. O ja się więcej tych... Nie powiem czego.
trawie. Jeszcze bardziej prawie. Już miałem powiedzieć, że przynajmniej znalazłem na nie sposób. Tutaj. Kurczę. Inaczej. Pod koniec. Najgorsze jest to, że te po lewej mnie nie widzą. Są za daleko. Wow! To ja tak mogę? No to jak tak mogę, to fajnie. O! Jeszcze kolejna przydatna informacja. One też mogą ginąć na piłach. Mhm, okej. Puch. Następny poziom. To już... O, to już 11? To już 11. No dobra. O. Zrobiliśmy dzisiaj sporo. 24% rozdziału, 4 bandaże. Zobaczę jeszcze, co się będzie dało zrobić z The Guy poziomem. No to jeszcze zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o ten odcinek z gry, to mam nadzieję, że wam się on spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć!